Dzień dobry wszystkim, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Właśnie wróciłam do domu po nagrywkach Besties, więc oczywiście linki znajdziecie na dole, możecie sobie przesłuchać. Kocham nagrywać Besties, czuję, że to jest moje powołanie, uwielbiam to. Pokażę wam od razu stylówkę, jaką dzisiaj miałam na sobie. I zwracam uwagę na pranie, ale mam na sobie taki komplet z ING, ja uwielbiam go. Nie wiem, czy to jest za dużo informacji, ale jest to okresowy film na moim kanale. Dzień dobry. Więc aktualnie mam pierwszy dzień okresu. Pierwszy dzień okresu jest u mnie najgorszy. Pierwszy i drugi są najgorsze. Pomyślałam w sumie, że nagram taki film, bo wydaje mi się, że mało w sieci mówi się o okresie w ogóle. A tak naprawdę to nie jest nic wstydliwego. Nie dość, że mam pierwszy dzień okresu, to jeszcze wczoraj byłam na siłowni i mam okropne zakwasy, bo robiłam nowy trening. Mogę tak podnieść rąkę. Także boli mnie wszystko po prostu. Łączmy się razem w tym bólu. Ogarniamy się do siedzenia w domu. Chcę się poczuć cute mimo wszystko, więc to jest piżamka na dziś. Victoria's Secret i to jest w ogóle taka edycja limitowana chyba. Ona była świąteczna i w Polsce była wiecznie wyprzedana. Znaczy no wiecznie, przez ten czas. I akurat byłam w Stanach w tamtym okresie i weszłam sobie taką z dupy do Victoria's Secret. I akurat była. I mam tutaj takie ala kryształki. I tutaj ten pas. Także przybramy się w to. Od razu lepiej. Nie wiem jak wy, ale ja na przykład nie potrafię siedzieć w domu w ubraniach, w których byłam gdzieś i przyszłam. Po prostu gryzie mi się to i nie mogę tak żyć. Muszę się przebrać albo w takie domowe ubrania, albo w piżamę. Zmywamy makijaż. I w ogóle bardzo wam polecam takie opaski na nadgarstki, dzięki czemu woda i to wszystko po prostu nie spływa wam ani na ubrania, ani wiecie, po łokciach i gdzieś na podłogę albo na dywanik. Wszystko się zatrzymuje tutaj. I teraz to jest mój ulubiony produkt do mycia twarzy i w ogóle do zmywania makijażu. I podczas gdy ja będę sobie robiła pielęgnację, pogadamy sobie o okresie. Uważam, że zdecydowanie nie powinien być to temat tabu, a wydaje mi się, że dalej jest. Dalej jakoś ciężko się mówi o tym okresie i mało się mówi. Ale od początku. Dojrzałam dosyć późno. Tak naprawdę dostałam właśnie ten pierwszy okres, jak miałam, no myślę, że 15-16 lat, coś takiego, nie pamiętam dokładnie. I pamiętam, że dostałam ten okres jako ostatnia z mojej klasy. I to było dla mnie trochę traumatyczne. No nawet nie sam okres był traumatyczny, tylko po prostu to, że nie miałam go. I wiecie, robiłam takie rzeczy jak googlowałam już, co mogę zrobić, żeby szybciej dostać ten pierwszy okres. Po prostu tak bardzo chciałam go mieć, bo nie czułam się kobieco przez to. I może moje koleżanki z klasy trochę dawały mi do zrozumienia, że jeszcze jesteś dzieckiem. My już mamy okres i możemy mieć zwolnienia z WF-u, a ty nie. Źle się czułam z tego powodu, że nie mam okresu, że nie rosły mi piersi, że no wyglądałam po prostu dalej jak dziecko. I wtedy wiadomo, każda starsza do mnie dziewczyna mówiła mi: ciesz się, że jeszcze nie masz, będziesz jeszcze żałować, że tak bardzo chciałaś. I wiecie co, no nie mogłabym się zgodzić bardziej teraz, w tym momencie, w którym po prostu umieram wewnętrznie. Ale wiecie, zawsze się tak mówi, jak już coś się ma, a ktoś inny tego nie ma i no wcale tego nie chcesz. Właśnie w tym momencie ja właśnie chciałam, w tamtym zrobić, znaczy. I moje przygody ogólnie z okresem nie były zbyt miłe, ponieważ od początku tak naprawdę ten okres był strasznie bolesny. Do tego stopnia, że czasem nawet po prostu chorowałam przez to i nie byłam w stanie chodzić do szkoły, więc mama wypisywała mi zwolnienia. Dziękuję bardzo, mamo. Pamiętam, że bardzo często czułam się źle i często po prostu spadała mi odporność, więc często też byłam chora po prostu raz w miesiącu w tamtym okresie. Też miałam anemię, więc pewnie do tego również byłam osłabiona. I ten okres, nie wiem, czy to jest too much information, ale jesteśmy besties. Mam nadzieję, że oglądają mnie po prostu... Są dziewczyny? Albo nie, wiecie co? Nie. Bo okres to nie jest temat tabu i nie będę się wstydzić, żeby o tym mówić, bo to jest normalne i faceci tak samo powinni rozumieć, że istnieje coś takiego jak okres i
No nie wiem, no czasem facecie zadają dziwne pytanie, jeżeli odchodzi. Ale dobra, wracając do tematu. Po prostu ten okres u mnie zawsze był bardzo obfity do tego stopnia, że przez noc na przykład miałam tampona i podpaskę i po prostu budziłam się, no musiałam się przebrać po prostu i umyć. No i na tamten moment właśnie ze względu na to, nie wiem czy to dobrze, czy to źle, ale po prostu wydaje mi się, że nie ma zbyt dużo takich zajebistych ginekologów i po prostu zawsze rozwiązanie sytuacji na coś to albo musisz zajść w ciążę, albo przepisuje ci tabletki antykoncepcyjne, więc dostałam tabletki i no okej, było w porządku, to znaczy no miałam inne skutki uboczne, ale to już nieważne. Ten okres nie bolał po prostu i był mniej obfity, co było spoko dla mnie. Później jak chciałam, co ja chciałam w ogóle? Krem. Później chciałam zejść z tych tabletek i wtedy zaczęły się schody, więc jeżeli chcecie brać tabletki albo jeżeli ktoś wam przepisuje te tabletki, po prostu musicie bardzo dobrze się zastanowić, czy to jest na pewno dobra decyzja, bo po prostu ja teraz znowu jestem na tabletkach, bo po prostu musiałam je mieć, bo miałam też operację. Już nie zagłębiajmy się w tamte rejony, ale pierwszy raz, jak zrezygnowałam z tych tabletek, po prostu przestałam je brać, chciałam je odstawić, to moja cera zwariowała, moje włosy zwariowały, zaczęły wypadać, paznokcie mi się łamały, nie miałam siły na nic, byłam okropną osobą, byłam przemęczona, po prostu strasznie. I w dodatku nie miałam wtedy okresu przez rok. Rok, nic, totalnie nic. Już nie wiedziałam, myślałam, że jestem w ciąży, ale no nie byłam. Chciałam bardzo przestrzec też mówić, że nie przestrzec też, że nie wiem, że tabletki są złe czy coś takiego, bo sama je biorę. I teraz dobrze się na nich czuję, jak są dobrze dobrane, ale właśnie kluczowe jest to, żeby były dobrze dobrane. Trzeba się po prostu też zastanowić nad późniejszymi konsekwencjami, prawda? No bo to się jednak wiąże ze sobą. Także taka mała pogadanka. Wiecie, co jest bardzo ważną rzeczą? Termofor. I akurat mam taki słodki z Urban Outfitters i tam w środku jest jakiś groch i ja to wrzucam do mikrofalówki, to chyba też tego nie robiłam w sumie. I to wspaniałe cudo, później mi grzeje brzuch. Są też takie właśnie do nalewania wody, ale można się tym też poparzyć i nieraz się tym poparzyłam, bo nie dokręciłam. I możemy zapomnieć o nawodnieniu, więc od razu sobie nalewam. Dodamy sobie cytrynki, żeby była lepsza. I teraz mogę iść na kanapę. Przyszło moje jedzenie. Może nie wygląda zachęcająco, ale moja ulubiona taka potrawa, którą pamiętam z domu, którą moja mama mi robiła, to kopytka właśnie z sosem borowikowym. I tutaj zamówiłam sobie gnioki z sosem borowikowym i dodałam magii i po prostu czuję się jak w domu. Także termofor, kołderka, piesek. Co, wchodzisz pod spód? Piesek jest też dobry na okres, bo grzeje. Pyszne jedzenie, pilot i oglądam YouTube'a. Czy też miałyście w szkole, no nie wiem, jakoś tak na początku, w podstawówce, jak właśnie dziewczyny zaczynały dostawać okres, to takie lekcje z taką panią, która dała podpaski w takich pudełkach kolorowych i mówiła, że jak wam to wypadnie, to żebyście mówiły, że to są kredki albo coś takiego, że nie musicie się wstydzić, że macie podpaski. Bitch! Właśnie takie zachowanie jest nieodpowiednie. Nie powinnyśmy się wstydzić, że mamy okres i to jest normalne, że facet zobaczy gdzieś podpaskę albo tampona. No raczej nic mu się nie stanie z tego, że zobaczy to. Dzięki temu rodzimy im dzieci. Trzeba romantyzować swoje życie. I nie wiem, nic tak nie poprawia nastroju na wieczór jak picie, niekoniecznie alkoholowe, w pięknym kieliszku.
No akurat jest, nie wiem, z jakiegoś AliExpress albo coś takiego. Mam w środku wycisk, granat, malina, agawa. Czyli po prostu soczek. Oblałam się. Cheers. Dzień dobry, mamy drugi dzień okresu. Boli dalej. Robimy pielęgnację. I dzisiaj mam stretching i terapię, więc powinniście być ze mnie dumne. Idę na drugą terapię, więc na razie trwam, na razie jestem zadowolona. Wiem, że tak naprawdę to nic, ale trzeba się cieszyć nawet z małych sukcesów. Posmaruję sobie najpierw ten tatuaż, który usuwałam, bo krzyż mnie swędzi. Przepraszam was, ale kocham stukać się paznokciami w te butelki. Dzisiaj taka esencja Glow z pupy. Dobra, dzisiaj chyba w końcu się odwyspałam. Ostatnio miałam taką szarą cerę i takie bardzo ciemne wory pod oczami, bo słabo spałam. Ale dzisiaj chyba już moja cera odzyskała blask. Powiem wam, że ja na przykład przy okresie mam... Znaczy może nie przy okresie, to włos. Przed okresem bardziej mam straszny roller coaster emocjonalny. I ja zawsze się zastanawiam, co jest ze mną nie tak, co się dzieje, o co chodzi. Bo zawsze mam po prostu... Zawsze mam gorszy czas, jakoś tak tydzień przed okresem, kilka dni przed okresem. Zaczyna się PMS i po prostu czuję się tragicznie i nie wierzę w siebie. Myślę, że jestem najgorsza na świecie. A później patrzę na tabletki i widzę, że zaraz będę miała okres i wtedy... Ach. Ma sens, czyli to nie ja, tylko po prostu ten okres mi wpierdala te rzeczy do głowy sam. To jest dobre, bo wtedy widzę i wiem, że nie mam na to wpływu trochę. Znaczy trochę mam czy nie mam tak naprawdę? Nie wiadomo, ciężkie pytanie. Myślę, że zrobimy sobie dzisiaj jakiś taki lekki make-up i tak mimo wszystko. Chcę się poczuć cute. Potrzebuję tego dzisiaj. Matcha, podejście drugie. Teraz użyję sobie tej, bo tamta podobno była matcha latte. No, jest lepiej, ale dalej musimy się podszkolić. Nie, no po prostu jestem tak zła. No jak to się mogło stać? Co za debil. I teraz mam sprzątanie. A miałam sobie usiąść i wypić moją matchę w spokoju. Nie, no nawet łyka nie wzięłam. No nie wierzę w to. Nie, no nie godzę się na to. Robimy to jeszcze raz. Mamy to. Spróbujmy. Dobra! Dostałam dzisiaj paczkę od Pixie, więc otwórzmy sobie ją razem. I środek wygląda tak. Mamy tutaj tonik antioksydant. Waciki takiego wielorazowego użytku. Ja szczerze nie za bardzo lubię takie waciki. Wolę raczej te jednorazowe jakoś... Nie wiem, po prostu mam wrażenie, że nie można tego doczyścić. Miałam, kiedyś używałam, ale... Nie wiem, nie lubiłam tego po prostu, ale może te skaksy sobie przetestuję. Wróciłam do domu, usiadłam na kanapie i wyglądam tak. Dzień drugi, update brzuszka. O, fantastyczne. Dobra, moje kochane, plan jest taki. Jestem w łazience, zostawiłam telefon, tablet, wszystko, co mogłoby mnie rozpraszać. Leję wodę do wanny. I teraz pomyślicie sobie, kąpiel podczas okresu? Tak. Na to mam ochotę. Czy to będzie too much information? Nie. Nie ma tabu w tym filmie. Więc ja przyzwyczaiłam się bardzo do tamponów. Niewygodnie mi z podpaskami. Nie noszę w ogóle podpasek, tylko tampony. I tak naprawdę
od początku, od kiedy zaczęłam mieć okres, używałam tamponów. Znaczy musiałam używać na początku i tamponów, i podpasek, jak wam opowiadałam. Ale później, jak już zaczęłam brać tabletki i ten okres nie był aż taki, to już używałam tylko tamponów i do tej pory używam tamponów. Aktualnie w domu mam te z OB, bo tylko te były w sklepie. Ale z reguły wolę kupować te z aplikatorami, bo są po prostu wygodniejsze. I ja mam zawsze długie paznokcie i po prostu jakoś nie lubię wsadzać tampona z takimi pazurami. A aplikator szybko, sprawnie i jest zajebiście. Także nalewam sobie wody nie wrzątek, tak jak zawsze podczas okresu nie leję sobie wrzątku, bo boję się, że zasłabnę. Ale ciepłą wodę taką, wiecie, cozy, żeby fajnie mi się w niej siedziało. I wzięłam sobie ze sobą książkę, teraz czytam to. To jest trzecia część serii Students. Tak naprawdę przez kilka ostatnich dni w ogóle nie czytałam, więc jestem dalej na początku. Ale no teraz siądę sobie i myślę, że z godzinę sobie poleżę i jedyne co będę robić, to czytać. Zrobię sobie kąpiel z bąbelkami, jakoś pachnącą, może dam sobie tutaj świeczki. Przyniosłam sobie wodę, żeby się nawadniać. I to jest mój vibe na ten wieczór. To jest coś, co poprawi mi nastrój. Zamiast przeglądania TikToka przez 3 godziny na kanapie. Lubię sobie raz na jakiś czas zrobić taką porządną, oczyszczającą, mocną maskę. I właśnie bardzo często sięgam po te i to jest Kiehl's Deep Pore Cleansing Mask. Zostało mi jeszcze trochę. Ale przy takich maskach z glinki trzeba pamiętać, żeby to nie zaschło. Bo wtedy może jeszcze bardziej wysuszyć twarz. Sprawdzałam, czy mam coś do kąpieli, czego mogłabym użyć. Jedyne co mam, to taka sól do kąpieli z lawendą, więc w sumie i tak jest wieczór, więc mogę się już przygotować do spania powoli. Kupiłam to prosmanie jak coś. Aktualnie czuję, że wyglądam jakbym była w ciąży. Moje boobies są ogromne. Nawet jak mam zrobione piersi, to naturalne rosną, więc one przy okresie i tak są takie spuchnięte. No i mój ciążowy brzuszek. Proszę bardzo. Mogłabym was nabrać, że jestem w ciąży tak naprawdę. Musimy zadbać o odpowiedni vibe, dlatego wziąłam sobie światełko i świeczki. Pięknie! Naprawdę teraz się podjarałam i cieszę się, że to robię. To wam pokazuje, jak bardzo ważne są takie momenty w życiu, w których robimy nawet, wiecie, głupie rzeczy, no bo co to jest zrobienie sobie kąpieli, ale po prostu zrobienie czegoś dla siebie w momencie, kiedy nie czujemy się najlepiej same ze sobą. Myślę, że to jest naprawdę bardzo ważne i na pewno poprawi mi to humor. I jako, że nie mam wanny, co wiecie, bo pokazywałam to milion razy, to moja wspaniała rozkładana wanienka z AliExpress daje radę. I pomyślałam, że przeczytamy sobie jeden rozdział, póki nalewa mi się woda. Jeszcze i tak nie mogę wskoczyć. Radość płynąca z doskonałości. Szczęście płynące z doskonałości to szczęście, które bierze się z pogoni za czymś wspaniałym. Nie jest to chwila, w której docierasz na szczyt góry i unosisz ręce w geście zwycięstwa, tylko proces zakochiwania się w samej wędrówce. To praca, która ma znaczenie. To przepływ. To cel, który pomaga hartować charakter i budować osobowość, a także skierować naszą energię ku czemuś ważniejszemu niż niekończąca się codzienna pogoń z naszymi ulotnymi pragnieniami. Nie odczuwasz żadnej ekscytacji w trakcie pierwszych dni treningu przed maratonem, kiedy płuca ci płoną i masz ochotę zwymiotować. Wraz z upływem czasu rozwijasz w sobie umiejętności. Zakochujesz się w procesie. I właśnie chcę zakochiwać się w procesie takiego codziennego, normalnego życia i w robieniu rzeczy, które sprawiają po prostu, że jestem szczęśliwa. Wielu z nas nie dostrzega radości i zawiłości życia, a dzieje się tak dlatego, że brakuje nam pewnych postaw.
chcemy być autorami, ale nie mamy chęci rozwinąć sobie dyscypliny, aby całymi latami siadać i pisać przez 4 godziny dziennie. Chcemy być legendami, geniuszami i mistrzami, ale nie obchodzi nas wyrobienie sobie nawyków, które pozwolą nam przepracować w tym celu 10 tysięcy godzin. Szczęście nie jest tylko sposobem, w jaki zadziwiamy swoje zmysły. Jest spokojem umysłu, który wynika ze świadomości, że stajemy się tacy, jacy zawsze chcieliśmy być. Właśnie to zyskujemy dzięki pogoni za szczęściem płynącym z doskonałości. Nie osiągnięcia, lecz tożsamość. Poczucie własnego ja wpływające na wszystkie aspekty naszego życia. Potrzebowałam tego dzisiaj. Cóż za wspaniały duet. Jakbym to wsadziła do tego, to było fajne.